Cześć, witam Was w nowym tygodniowym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek, jest 10:30. Ja już, słuchajcie, załatwiam od rana sprawy. Musiałam przyjechać do urzędu, także na 10:00 miałam umówione spotkanie. Jest 10:30 i wszystkie sprawy załatwione. Także bardzo się cieszę. No i teraz mogłabym dopić sobie tą kawę, którą zostawiłam przed wyjściem. Ale tak, słuchajcie, jadę do Rossmana, bo bardzo mi się dobrze sprawdzają te kosmetyki z Manufaktura Piękna, chyba to się nazywa. To jest jakaś firma, która po prostu produkuje kosmetyki, wydaje mi się, że są naturalne. I są one sprzedawane w Rossmanie. Boże, jaki mam dziwny głos. Ale mało gadałam dzisiaj. W każdym razie pomyślałam, że są to fajne dodatki do prezentów. No i ogólnie do prezentownika też chciałabym Wam parę rzeczy od nich pokazać. Także idę zobaczyć, co jeszcze ciekawego mają, no i zakupić sobie zapasy tych rzeczy, które mi się już sprawdziły. I oprócz tego myślałam, żeby podjechać do Pepco, bo w sumie rzadko tam chodzę, a no nie wiem, pomyślałam, że może znajdą się jakieś właśnie fajne opakowania do prezentów, czy coś w tym stylu. Ale nie wiedziałam, czy są otwarte. A okazuje się, że są otwarte te, które nie są w galeriach handlowych. Ale na liście nie ma tego Pepco, do którego chciałam jechać. Podjadę do tego Rossmana, podjadę do tego Pepco i zobaczymy, czy coś fajnego jest. A potem wracam do domu, dopić kawę i zjeść śniadanie. I zapisać film, bo dzisiaj wchodzi poprzednia tygodniówka. To już chyba będzie ostatnia, a nie, przedostatnia chyba, którą nagrywam w listopadzie. A potem już vlogmas. Dobra, słuchajcie, jadę, bo po pierwsze kończy mi się tutaj bilecik na parking, a po drugie na mnie już czas. Także odezwę się do Was później. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam siebie. Przecież są godziny dla seniorów. Także sobie poszłam na zakupy. Dobra, może podjadę później. Totalnie o tym zapomniałam, więc chyba jednak muszę wypić tą kawę, bo bez pierwszej kawy to wiecie, człowiek chyba tak dobrze jednak nie myśli. Cześć, witam Was kolejnego dnia i przychodzę Wam pokazać fotoksiążkę, którą zamówiłam. Jak wiecie, ja od dłuższego czasu współpracuję z Printu. Bardzo lubię ich fotoksiążki i miałam już ich wiele. Tutaj są na przykład dwie ostatnie. Tutaj jest taka w sumie z różnymi zdjęciami, tak od początku roku. A tutaj jest taka fotoksiążka, którą zrobiłam tak od lipca do września, z wakacji. Jakieś fotki ze znajomymi, z jakichś małych wypadów, z urodzin. Także takie fotoksiążki co jakiś czas robię. No i teraz zrobiłam nową. Ja te fotoksiążki bardzo lubię robić i zaraz po powrocie z Lizbony zaczęłam tak naprawdę zgrywać zdjęcia, wybierać wzór tej fotoksiążki i gdzieś tam powoli ten projekt powstawał, ale go nie mogłam jakoś skończyć. No i tak po trochu sobie tą fotoksiążkę tworzyłam, zmieniałam zdjęcia, edytowałam, no i w końcu zamówiłam, także mam fotoksiążkę z Lizbony. Tym razem postanowiłam zrobić jakby zdjęcie na całą stronę okładki bez żadnych napisów, bo stwierdziłam, że to zdjęcie oddaje bardzo klimat w ogóle Portugalii, ten tramwaj, więc nie ma potrzeby tutaj, żeby był jakiś napis, także usunęłam napis i rozciągnęłam zdjęcie na całą stronę, a z tyłu też jest na całą stronę zdjęcie z widokiem, także stwierdziłam, że tym razem pójdę w coś takiego, bo zwykle u mnie to były takie kolaże, jak widzicie, Boże, to nie ta strona, tutaj są okładki, zwykle to były takie kolaże zdjęć, więc teraz zdecydowałam się na coś takiego i zrobiłam właśnie fotoksiążkę z wyjazdu naszego rodzinnego do Portugalii, do Lizbony, do Porto. Są tutaj wszystkie takie najfajniejsze moim zdaniem zdjęcia, jakieś fajne widoki, zdjęcia, które też może widzieliście na Instagramie czy na Instastory, żeby te zdjęcia jednak były wywołane i można, wiecie, co jakiś czas to przejrzeć, niekoniecznie z Instagrama czy z komputera. Taką fotoksiążkę robi się bardzo szybko, bo możecie wybrać sobie motyw, czy to ma być fotoksiążka właśnie z podróży, czy to jakaś świąteczna, czy nie wiem, dla przyjaciółki, czy dla chłopaka, czy na przykład dla rodziców, i tam wybieracie z tych motywów, wysyłacie zdjęcia, możecie też prosto ze smartfona i po prostu dostosowujecie tą fotoksiążkę. Możecie oczywiście pozmieniać ilość zdjęć, czy jakieś dodatki i napisy, ale wybór motywu i danego projektu fotoksiążki Wam po prostu ułatwia ten proces na początku i możecie tak naprawdę
naprawdę powrzucać te zdjęcia w wyznaczone miejsca i książka jest gotowa. Myślę, że jest to super pomysł na prezent, czy to właśnie dla przyjaciółki, czy to dla babci, dziadka, czy może dla rodziców. Zrobienie takiej fotoksiążki ze wspólnymi zdjęciami, czy może z jakiejś podróży, albo na przykład z takimi rodzinnymi zdjęciami. No i przy zamówieniu możecie też wybrać ilość takich fotoksiążek, więc możecie na przykład zrobić dla kilku osób taki prezent na święta, zaprojektować jakby jedną fotoksiążkę, a przy zamówieniu wybrać ile sztuk takiej fotoksiążki chcecie zamówić. Moim zdaniem to jest świetny pomysł na prezent, bo jest to troszeczkę inny album niż kiedyś się robiło. Wiecie, jak są takie grube albumy u mnie w domu, jest ich pełno. A możecie nadal zmieścić tutaj naprawdę sporo zdjęć, a zobaczcie jak mało miejsca to zajmuje. Tutaj są trzy fotoksiążki. Ja planuję na święta też zrobić fotoksiążki. Tutaj są akurat te moje, ale na pewno zrobię jakąś właśnie w prezencie na święta. Po pierwsze, mi ogromną radość sprawia projektowanie takiej fotoksiążki, bo mogę sobie te zdjęcia poprzeglądać, dostosować, zdecydować, które na którą stronę idzie, czy większe, czy mniejsze to zdjęcie, czy jakiś napis dodać. A po drugie, myślę, że jest to właśnie fajny prezent dla bliskiej, dla nas osoby. A jako, że wiem, że część z Was też takie fotoksiążki robi, bo czasami właśnie jak wspominam i daję Wam jakąś zniżkę, to potem publikujecie na Instagramie czy na Instastory, że właśnie taka fotoksiążka do Was przyszła, no to chciałam Wam powiedzieć, że teraz też jest rabat, minus 33% na fotoksiążki, fotoalbumy i fotoplakaty, także myślę, że całkiem sporo i naprawdę opłaca się zamówić z taką zniżką, czy to dla siebie, czy jako prezent. Ja mam właśnie dla Was link, pod którym zdobędziecie taką zniżkę. Jest to taki szybszy dostęp do Black Friday, bo Black Friday będzie w piątek. Ja ten dostęp daję Wam już dzisiaj. Ten kod będzie ważny 7 dni od momentu pobrania, więc macie trochę czasu, żeby taką fotoksiążkę ewentualnie stworzyć. Kod promocyjny otrzymacie na maila i będzie on ważny przez 7 dni od momentu pobrania, więc będziecie mieć czas, żeby taką fotoksiążkę zrobić. Jeżeli będziecie ją zamawiać na prezent, to możecie też wybrać opakowanie prezentowe, więc tak naprawdę już nie będziecie musieli nic pakować. Będziecie mieli gotowy upominek dla bliskiej dla Was osoby. Ja aktualnie mam już dwa kolejne projekty fotoksiążek czy fotoalbumów, które chciałabym zrobić. Myślę też nad fotoplakatem, bo jeszcze czegoś takiego nie miałam, a myślę, że fajnie by wyglądały takie zdjęcia gdzieś powieszone w domu. Ja te fotoksiążki uwielbiam i chcę je robić cały czas z jakichś takich właśnie wyjazdów. No teraz jest ciężko, ale możecie zrobić fotoksiążkę z jakiegoś wyjazdu, na którym byliście wcześniej i wrócić trochę wspomnieniami, skoro teraz tak za bardzo podróżować nie można, jest taki ciężki czas pandemii. Ze świąt, czy z innych takich wydarzeń, z których mamy dużo zdjęć, ja planuję właśnie takie fotoksiążki tworzyć i ta kolekcja będzie sobie powoli rosła. Także jeżeli ktoś z Was planował zrobić taką fotoksiążkę, albo macie już gdzieś tam wcześniej zrobiony projekt i jeszcze tego nie dokończyliście, to myślę, że teraz naprawdę warto, bo minus 33% to jest spora zniżka, a jeżeli chcecie to zrobić dla kogoś na prezent w wielu sztukach, no to tym bardziej się opłaca skorzystać z tego kodu, także link macie na dole i tak jak wspominałam, jeśli pobierzecie kod, to będzie ważny 7 dni, także pamiętajcie, żeby w czas go wykorzystać. Zawsze mamy też dołączoną taką fajną kartkę. Każdy moment jest dobry na celebrowanie wspomnień, niech ten prezent będzie tego najlepszym przykładem. Do wystawki tak zmieniam sobie czasami te fotoksiążki, ale powiem Wam, że naprawdę jak ktoś do mnie przychodzi, to je przegląda. Mimo tego, że nie wiem, Alina widziała nasze zdjęcia, to często jak przychodzi, to gdzieś tam przejrzy, czy to rodzice jak przyjeżdżają, czy ktoś jak, nie wiem, wpadnie i zobaczy, to sięga właśnie po coś takiego. Także ja zostawiam Wam wszystkie informacje w opisie, jeżeli chcecie, to korzystajcie i koniecznie oznaczcie mnie potem na Instastory, mnie i Printu. Chętnie zobaczymy, jakie fotoksiążki tworzycie. Myślę, że fajnie jest już pomyśleć trochę o tych prezentach świątecznych, bo potem wszyscy się rzucą i będzie naprawdę sporo zamówień, zwłaszcza, że teraz dużo sklepów jest zamkniętych i wydaje mi się, że większość z nas będzie decydowała się na zamawianie prezentów przez internet. No i też ja przynajmniej zawsze staram się korzystać z jakichś zniżek, czy to przez zapisanie się do newslettera, czy to jak są jakieś kody rabatowe, no bo zawsze wtedy oszczędzamy chociaż trochę pieniędzy. Także ja odkładam już moje fotoksiążki. Będzie kolejna do oglądania, a do Was odezwę się później. Cześć kochani, witam Was kolejnego dnia. Jest już ciemno, ale co poradzę, że tak szybko robi się ciemno. Ja dzisiaj, słuchajcie, wstałam, podziałałam trochę przy kompie. Później troszeczkę mnie zmuliło. Nie wiem, byłam jakaś senna, próbowałam się zdrzemnąć, ale nie mogłam zasnąć. Zamknęłam oczy, poleżałam z pół godziny, no ale nie zasnęłam, więc stwierdziłam, że wstaję. Coś trzeba z tym dniem zrobić. Dzisiaj mamy piąteczek i co prawda jakieś tam plany na dzisiaj były,
ale są przeniesione na jutro. Stwierdziłam, że dzisiaj po prostu nie jest dzień na jakieś spotkanka i tak dalej. Dzisiaj robię sobie, słuchajcie, domowe spa. Ostatnio je robiłam, jak nagrywałam dla Was film. No ale przez to, że nagrywałam, to też nie do końca odpoczęłam. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Także dzisiaj jest powtórka. Nie będę Wam pokazywać tego jakoś bardzo szczegółowo, no bo nagrywałam ostatnio film, ale może pokażę Wam pielęgnację, jaką robię, czy jakich kosmetyków używam. No i tak, wieczorem zapuszczę sobie może jakiś film, może poczytam książkę. I muszę dzisiaj się położyć w miarę wcześniej spać, bo jutro mam o 8 zajęcia. Nie mam w każdy weekend, ale akurat tak wypada, że teraz mam dwa weekendy pod rząd, w sensie poprzedni i ten. Także jutro i pojutrze mam zajęcia, jutro od 8, także trzeba wstać. Nawet jeżeli będę słuchać tego wykładu z łóżka, to no to wypadałoby przed tą 8 się obudzić. Powinnam jeszcze zrobić trening. No i tak szukam tej motywacji od godziny. Ale chyba w końcu się zbiorę i jednak ten trening zrobię. Jest trochę dłuższy, bo ma chyba 45 minut. A ja lubię takie 35, 30 parę max. Jak już widzę, że jest 40, to jakoś tak inaczej jest nastawienie. Nie wiem, dajcie znać, czy też tak macie, ale ja zdecydowanie, jak widzę mniej serii, mimo tego, że trening będzie miał tyle samo minut, ale będzie mniej serii, to chętniej zrobię, a jak będzie miał tyle samo minut, ale więcej serii, chociaż krótszych, to mi się nie chce. Ale tak to już chyba jest, że po prostu nasza psychika jakoś tak to odbiera, że jak widzimy krótszy trening, to jest większa szansa, że go zrobimy. Nie wiem, przynajmniej ja tak mam. Także słuchajcie, zaraz idę zmyć makijaż, przebieram się, robię trening, a potem, potem będzie pielęgnacja. Powinnam dzisiaj zrobić peeling, jakąś maseczkę, bo ostatnio jakoś tak rzadko robiłam peelingi w ogóle do twarzy. Znaczy zaczęłam robić jakby znowu regularnie, ale był taki czas, gdzie w ogóle o tym zapomniałam troszeczkę. Nie wiem, czy mi się nie chciało, czy co. Także dzisiaj powtarzam, bo już trochę czasu minęło. A że dzisiaj trochę chcę poleżeć w wannie, no to idealnie, żeby właśnie zrobić jakieś peelingi, maseczki i tak dalej. Także co, słuchajcie, do roboty, działamy. Nie ma co tak, wiecie, siedzieć bezczynnie. Także jutro będą studia, a potem wieczór w domu. Być może randeczka w domu. Także pomyślimy nad tym. A teraz tak, nie przedłużam, bo mi się odechce i w końcu tego treningu nie zrobię. A jak wiem, że Wam powiedziałam, że idę, to potem mam większą motywację do tego, żeby Wam pokazać na przykład końcowy czas treningu i ilość spalonych kalorii. Także Alice, przybieraj się i działaj! To już będzie trzeci trening w tym tygodniu, więc bardzo się cieszę. Jeszcze jeden dodatkowy chciałabym zrobić w niedzielę, jakiś taki poza wyzwaniem, bo powiem Wam szczerze, że póki co te treningi nie były takie wycieńczające, jakieś bardzo ciężkie, ale Monia mówiła, że będzie tempo wzrastało, więc dzisiaj spodziewam się ostrego treningu, także zobaczymy. Dobra, słuchajcie, skończyłam. I to był taki mocny trening, bardzo fajny, ale mocny. Także nie wiem, czy w niedzielę będę jeszcze robić jakiś trening, może już sobie odpuszczę. Tak, trening szósty, był ogień. Dobra, słuchajcie, ja już po kąpieli, więc przychodzę Wam pokazać, czego użyłam. Na początek zrobiłam peeling. Jest to peeling enzymatyczny z Sensu Mare. Bardzo lubię peelingi enzymatyczne, także postawiłam na coś takiego. Do tonizowania twarzy użyłam toniku z Sensu Mare Algo Tonic. Bardzo fajny, ma taki ciekawy zapach, trochę taki jakby męski, ale jest on naprawdę ciekawy i ładny. Także tutaj mamy tonik. Maseczka to Mask of Magna Minty, taka oczyszczająca. Następnie nałożyłam płatki pod oczy z Bentona, żeby zadbać trochę o tą okolicę. Ja tak robię czasami, że nakładam płatki pod oczy, a na to maseczkę. I tutaj akurat jest to maska również z Bentona. Fermentation Mask Pack. I to fajnie działa, bo jakby maseczka nawilża i dba o całą skórę, a te płatki pod oczy działają intensywnie na właśnie okolice pod okiem. No i kiedy już te wszystkie zabiegi kosmetyczne wykonałam, to nałożyłam pielęgnację już taką docelową. I dzisiaj był to krem pod oczy z Bentona, Fermentation Eye Cream. W ogóle bardzo dobrze mi się sprawdza cała ta seria. Miałam też esencję, już tam dosłownie resztka została, więc chyba sobie zamówię ponownie.
Także czy to właśnie ten krem pod oczy, czy maska, to akurat nie wiem, czy jest seria Fermentation, ale też Benton, bardzo dobrze mi się sprawdzają te produkty, także polecam, więc taki krem pod oczy, a na całą twarz krem z Sensu Mare Algorithm, również tak jak Wam już ostatnio mówiłam, bardzo mi się sprawdzają kosmetyki tej marki, no tego kremu już za wiele nie zostało niestety. Wam pokazuję. No już się kończy niestety, ale jest bardzo, bardzo przyjemny. Taki konkretny bym powiedziała, idealny na noc. I to by było, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o pielęgnację. A teraz idę obejrzeć coś w telewizji. Dzień dobry, w sobotę, witam Was już po zajęciach. Jest godzina 17, a ja właśnie zabieram się za gotowanie. Wstawiłam wodę i właśnie zaraz będę obierać tutaj włoszczyznę i gotować zupę. Tak naprawdę już na jutro, już dzisiaj nie będę jej jeść. Chwilą byłam też na zakupach w Lidlu, więc lodówka na weekend uzupełniona. No i tak, można zabierać się za gotowanie. Tutaj jeszcze zrobiłam sobie kawę, bo dzisiaj się nie wyspałam. Tutaj przygotowałam też talerzyki, bo robimy sobie dzisiaj z Kubą randkę w domu i Kuba zajmuje się robieniem kolacji, więc ja stwierdziłam, że jakieś przekąski przygotuję i po prostu na to wyłożę. Tak się wymieniamy. Raz jedna osoba gotuje, raz druga. Także jest szansa, żeby się wykazać w kuchni. No i tak, wyjęłam to, już po prostu przygotowałam. No bo takie przekąski to wiecie, raz, dwa zrobię, już jak się przebiorę, bo jestem dzisiaj w leginsach i w bluzie, no bo wiecie, cały dzień zajęcia online. Także tak, ja się zabieram za gotowanie zupy. Ona będzie się w tle gotować na jutro. A ja się pójdę uszykować. Co prawda umalowana już jestem, bo gdzieś tam w trakcie wykładów się umalowałam, stwierdziłam, że już wolę to zrobić wtedy. No ale gdzieś tam się poprawię, włosy ułożę, no i się przebiorę. Także nie będę musiała długo się jakoś szykować. Także w międzyczasie właśnie mogę sobie pogotować. Ale się rymuje. Dobra, słuchajcie, chyba to niewyspanie wychodzi. Idę wypić tą kawę. Chcę Wam pokazać paczuszki, które do mnie ostatnio przyszły, a są to dwie paczki od Recibo. Pierwsza przyszła do mnie paczka z takim boksem i to już widziałam u nich na stronie, że jest taki gotowy zestaw, oni tam mają różne wersje tych zestawów. No, on się nazywa Younger Skin i tutaj z tego co widzę mamy małe serum i krem odżywczy, czyli dwa produkty, które ja bardzo lubię od nich. Jak zwykle piękne pudełko. I w środku mamy właśnie taki zestaw. Boże, jaka słodka ta buteleczka. Wiecie, że ja to serum uwielbiam i właśnie mi się skończyło, więc fajnie, że chociaż taką miniaturkę mam, będę mogła poużywać. Ale jest to chyba też fajny pomysł na prezent, słuchajcie, żeby komuś właśnie coś takiego kupić. Mógłby sobie przetestować właśnie serum. I tutaj mamy pełnowymiarowy krem odżywczy, który również uwielbiam. I właśnie jesienią i zimą
te dwa produkty razem, świetnie się sprawdzają u mnie na skórze, nawilżają, odżywiają, także idealny zestaw jak dla mnie. A druga paczka, słuchajcie, która przyszła, to była ta paczka z nowościami. Ja już tutaj otworzyłam, ale już Wam pokazuję, co tutaj było. Mamy tutaj taki Mood Spray Amber i Vanilla. Elegancka i orientalna mgiełka stworzy w pomieszczeniu przyjemny aromat i zadba o odprężenie po całym dniu. Bardzo fajnie. Zobaczymy, jak to pachnie za chwilę. A dalej mamy nowości. I pierwsze, co tutaj widzę, to jest naturalny krem z retinolem w szklanym opakowaniu. I z tego, co widzę, to ma redukować jakieś przebarwienia. Zmarszczki mają być płytsze. Wyraźna odnowa skóry. Reguluje wydzielanie sebum. Pobudza produkcję kolagenu i elastyny w skórze. A drugi produkt to jest lekka emulsja nawilżająco łagodząca, która nazywa się Peacemaker i wygląda tak, też w szklanym opakowaniu. W ogóle bardzo mi się podobają ostatnio opakowania Recibo, bo są właśnie takie bardzo minimalistyczne, w szklanych właśnie opakowaniach, nie za dużo koloru, nie za dużo napisu, także mam wrażenie, że ostatnio właśnie wszystkie opakowania są takie i bardzo ładnie to wygląda. No i ta emulsja ma być błyskawicznym ratunkiem dla przesuszonej i podrażnionej skóry, ma dawać natychmiastowe ukojenie i nawilżenie po intensywnych zabiegach i kuracjach kosmetycznych. No i tutaj też mamy jakby więcej informacji, na pewno na stronie też one są, dotyczące tego, jak stosować kosmetyk z retinolem, no bo tutaj właśnie ten krem Game Changer jest z retinolem, także na pewno się zapoznam. Jest tutaj też taki fajny woreczek, na pewno sobie zostawię. Recibo So Much Better. Dziękuję bardzo Recibo za przesyłki. Ja uwielbiam ich kosmetyki, większość mi się sprawdza. Też kiedyś był film o kosmetykach Recibo, więc jeżeli coś takiego by Was interesowało, to podlinkuję Wam ten film w opisie. A ja już te kosmetyki będę chować. A ja, słuchajcie, będę się już z Wami żegnać. Mam wrażenie, że mało nagrałam w tym tygodniu, ale no nie wiem, czasami tak wychodzi. Trochę jestem już pochłonięta przygotowaniami do vlogmasu, ale jeszcze będzie jedna tygodniówka, także o to się nie martwcie. Dekoracje już powoli się zbierają, także film z dekorowaniem mieszkania również się pojawi. No i co, nie pozostaje nam nic innego, tylko odliczać dni do vlogmas. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak ja. Tymczasem ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach i do zobaczenia, buziaki. Pa!